Słysząc co prawda to, co wykonał Mateusz Kraulwurst, to zastanawiam się, czy nie lepiej jednak puszczać te hymny z taśmy. Ostatnio i Mosin, i walka Adamka, to było coś strasznego, jak można zepsuć hymn. Czekamy, Mariusz spokojny, Mariusz skoncentrowany, Mariusz, tak jak mówiłem, pracował bardzo ciężko do tego pojedynku. Cała widownia jest za Mariuszem, cała widownia wspiera go w tym bardzo mocno. A z drugiej strony mamy Butterbeana, czyli najcięższe wcielenie zła w ringu, jakie widzieliśmy. 200 kg i strasznie mocna ręka, już Pudzianowski dostał lewą i jeszcze raz dostał lewą. Powinien po tym lewy prosty Mariusz schodzić w nogi, taka była taktyka przygotowana na Butterbeana. Uciekać od tej prawej, bardzo mocnej ręki Butterbeana. On bije bardzo mocno, dobry low kick Mariusza. I znów idzie do przodu najbardziej obły człowiek, jakiego widzieliśmy. Żadnej bijatyki, jest Butterbeana, uciekać z narożnika. Tak jest, bardzo ładnie. Pudzianowski. Bardzo ładnie teraz Mariusz rozejrzał ten klincz. Low kick, pierwsza klasa. Wejście do nogi! Jest Mariusz z góry! Pudzianowski, jeden, drugi, trzeci, czwarty. Tylko żeby nie zapamiętał się w tej walce, no może jeszcze dźwignie pociągnie. Pudzianowski na górze, Pudzianowski atakuje. Musi minąć tą zasłonę z rąk rywala Mariusz Pudzianowski. Dużo ciosów młotkowych, dużo ciosów wystrzelił teraz Pudzianowski. Butterbean nie odpowiada na tę agresję. Jeżeli nie będzie odpowiadał, sędzia przerwie ten pojedynek. Mariusz, więcej, więcej tych ciosów, jeszcze więcej. Koniec! Brzawa umierają stojąc. Butterbean zginął leżąc na deskach w łódzkiej Atlas Arenie. Mariusz Pudzianowski. Plan na walkę wykonany w 100%. Możesz, Mariusz, się odmeldować. Maria Rybnik, szef redakcji sportowej Telewizji Polska. Czekał na to. Chciał słyszeć ten werdykt. To dla niego ważne, bo być może będzie... Szanowni Państwo, zwycięzcą walki wieczoru. Ladies and gentlemen, and the winner is... Mariusz Pudzianowski! Entuzjazm w łódzkiej arenie. Mimo że widzieliśmy kapitalne walki, większość tych ludzi przyszła tutaj właśnie dla Pudziana. A po tym zwycięstwie z Butterbeanem będzie przychodziła nadal. No miejmy nadzieję. Mariusz wraca, Mariusz jest zdeterminowany do tego, aby być zawodnikiem MMA bardzo dobrej klasy. Ciężko pracuje na treningach, rozwija się w niesamowitym tempie. Życzymy takiej samej drogi i więcej, więcej zwycięstwa Mariuszowi Pudzianowskiemu. A w tej chwili dyrektor sportowy Polsatu Marian Kmita z tym pucharem, którego złoty kolor odbija się w oczach Mariusza Pudzianowskiego. Stanowisko komentatorskie Polsatu, proszę Państwa, to Łukasz Jurkowski. Dziękował mu już Przemek Saleta. Była także sprawa...